Proszę bardzo, śpiewniczek rozdajemy. Pani rozdaje dzisiaj śpiewniki. Jaki repertuar się w nich znajduje? Repertuar piosenek kolejowych. Ze śpiewem na ustach uczestnicy niedzielnego pikniku kolejowego w Dobrej pobili rekord. Staram się teraz, żeby każdy z uczestników otrzymał ten śpiewnik, żebyśmy mogli wspólnie pobić kolejny rekord. Wspólnie odśpiewano znany utwór Maryli Rodowicz Remedium. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku. Krótki trening przed punktem kulminacyjnym. Żeby się dobrze śpiewało, to jest coś takiego. Dobra, spróbujmy wszyscy. I się udało. Co prawda pociągu na stacji kolejowej już nie było, kiedy bito rekord, bo ten odjechał do Chabówki, to atrakcji dla turystów i mieszkańców regionu nie brakowało. W tym roku galicyjski piknik kolejowy miał swój mały jubileusz, 10 urodziny. Przysłowiową wisienką na torcie był udział w wydarzeniu publiczności. Dzięki takim piknikom, dzięki temu, że i Państwo jako telewizja TV28, telewizja lokalna, byli bez przerwy z nami. Przez ostatnie 2 lata spotykaliśmy się tutaj na stacji online. Jedzie pociąg z daleka. Kolejny raz biliśmy rekord w śpiewaniu piosenki kolejowej. No tak, kolejny raz zespół Skrzydlanie mógł gościć tutaj w Dobrej na stacji kolejowej. Nasze od początku istnienia, zawsze każdy sezon rozpoczynaliśmy właśnie piknikiem kolejowym. Nawet kiedy była pandemia, graliśmy tutaj sami i wszystko było online. Także bardzo się cieszymy i że jesteśmy zawsze tutaj zapraszani i mile widziani właśnie w naszej gminie Dobra. Dziś był nie tylko śpiew, ale też anegdoty ze sceny można było usłyszeć. Zgadza się, że przy takiej pogodzie to różne myśli człowiekowi przychodzą do głowy. Jedne, my się cieszymy, że co piknik, to mamy ładniejszą pogodę. Co panie dzisiaj przygotowały? Przygotowałyśmy przede wszystkim chleb ze smalcem, bo to takie nasze. Mamy też kapuśniaczki, mamy takie słodkości dla dzieci jak babeczki. A zaczynaliśmy na stacji kolejowej w Kasinie Wielkiej. Wszystko po to, aby uratować popularną 104 od zamknięcia. Poszliśmy o krok dalej, a można nawet powiedzieć peron i stację dalej. W tym regionie tkwi olbrzymi potencjał gospodarczy. Wspólnymi siłami udało się zachęcić rządzących do modernizacji tej istniejącej linii 104 z Chabówki do Nowego Sącza i budowy nowego węzła komunikacyjnego z Podłęża do Szczyżyca i Mszany Dolnej. Środki rządowe dzięki decyzji pana premiera są na tą inwestycję. Trzymamy kciuki, żeby ziemia sądecka, limanowska, nowosądecka, nowotarska i zakopiańska mogła jeszcze lepiej się rozwijać, a gwarancją będą szybkie połączenia kolejowe. Dzisiaj inwestycje kolejowe są rozpędzone, ale to kluczowa inwestycja, o której mówi się od 50 lat, czyli linia kolejowa Podłęże Piekiełko, jest bardzo wszystkim potrzebna. Aby nie jechać 20 na godzinę, bo tu jeżdżą dzisiaj pociągi przejeżdżające między innymi przez Dobrą, ale powiedzmy te 90 czy nawet 130, 140 po prostej drodze, po prostym odcinku. Ci, którzy w niedzielne popołudnie chcieli uczestniczyć w tym wydarzeniu, mogli nie tylko śpiewem go uczcić, ale też zobaczyć, jak gra i śpiewa zespół Skrzydlanie. Wziąć udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym przeszłości, przyszłości kolei. Kolej to zawsze było okno na świat. Jak to wygląda, jak wygląda połączenie tradycji z tą nowoczesnością w kontekście tej inwestycji, na którą czeka cały region? Są dwa aspekty tutaj. Po pierwsze, wielkie wyzwanie technologiczne i cywilizacyjne. Przypomnę, że 140 lat temu w ciągu 2 lat zbudowano 555 km linii kolejowej. Dzisiaj niewyobrażalne. A drugi aspekt tej sprawy to jest potrzeba zachowania tej wielkiej tradycji, cywilizacji, kultury przemysłowej tego regionu. Zachowały się, co jest ewenementem na skalę europejską, wszystkie stacje kolejowe, większość urządzeń technicznych. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy. Ta linia jest niewątpliwie pomnikiem cywilizacji, którą stworzyła tutaj monarchia austro-węgierska. Nie przypadkiem, bo ta linia powstała z powodów strategicznych narastającego napięcia pomiędzy Austrią a Rosją. I ta linia wypełniła swoją strategiczną rolę w czasie I wojny światowej, w czasie bitwy pod Limanową i w czasie bitwy pod Gorlicami. Natomiast dzisiaj potencjał tej linii tkwi nie tylko w historii,
ale w szansie na nowe otwarcie, na wykorzystaniu tego odcinka również do nowego zupełnie połączenia kolejowego, które powinno połączyć Polskę, Małopolskę, Kraków, Dobrą z południem Europy, z Koszycami, z Budapesztem, z Bałkanami, z Adriatykiem. I myślę, że to jest po stu kilkudziesięciu latach historyczna szansa, nie tylko w wymiarze lokalnym, ale w wymiarze geostrategicznym, jak dzisiaj mówimy. Tutaj prosiłbym życie. Jak również cieszyć się utworami turystycznymi zespołu Zośka Cedur, który do współpracy i koncertu zaprosił swoich znajomych muzyków. To jak na razie tyle. Tak szczególny mam na ciele wytatuowany jelej.